Drodzy przyjaciele, to jest dzień, w którym każdy z was może doświadczyć Bożej obecności. Boża moc jest dostępna dla każdego z was. Boża obecność jest dostępna dla każdego z was. Nazywam się Artur Cerojski. Jestem człowiekiem, który osobiście spotkał Boga. Spotkałem Boga w swoim życiu. Nie spotkałem Boga teoretycznie. Spotkałem Boga realnie. Byłem przestępcą. Siedziałem wiele lat w więzieniach. Zabiłem człowieka. Napadałem na ludzi. Handlowałem narkotykami. Ale przyszedł dzień, że upadłem na kolana i powiedziałem: Boże, ja potrzebuję Ciebie. Siedziałem w różnych miejscach. Siedziałem w Sztumie. I w Sztumie oddałem swoje życie Bogu. Posłuchaj mnie. Czy Ty chcesz mnie posłuchać? Jeżeli chcesz mnie posłuchać, to słuchaj Ewangelii. Dla mnie Ty jesteś zwykłym pajacem, bo stoisz tutaj i nie chcesz oddać życia jedynemu Bogu, który jest w stanie uratować Twoje zafajdane życie. Stoisz tutaj nawalony jak automat i boisz się tego, co mówię. Jezus jest żywy. Jezus jest Panem. Jezus jest Królem. Ten, który był, jest i będzie. On przychodzi dzisiaj do życia każdego z was, bez względu na to, czy jesteście w takim systemie patologii jak on, czy gdzie indziej jesteście, bo Słowo Boże mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale życie człowieka jest zależne od tego, czy realnie odda go Bogu. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żeby ratować tych, którzy Go nie chcą. On przyszedł, aby ratować tych, którzy Go chcą. Każdy człowiek jest w stanie być uratowanym przez Boga. Twoje życie zależy od Twojej decyzji. Ten Bóg chce, aby Twoje życie nie tylko było godne nieba, ale On chce, aby było pełne szczęścia tu na ziemi. Oto wielki, potężny Bóg, który wywiódł Izrael z Egiptu i błogosławił Izrael na pustyni. Tenże Bóg chce błogosławić dzisiaj Twoje życie. On chce, abyś był człowiekiem sukcesu. On chce, aby Twoje życie było realnie szczęśliwe. On chce, aby Twoje życie było jednym wielkim pasmem zwycięstw. Bóg Izraela to Bóg sukcesu. To Bóg, który stoi ponad wszelką porażką człowieka. To Bóg, który chce, aby ci się wiodło materialnie. On nie chce, abyś całe swoje życie gonił za pieniędzmi. On chce, abyś był człowiekiem, który odnajdzie kierunek finansowy. On chce, abyś był człowiekiem, który będzie w stanie odnaleźć ten kierunek, a następnie poświęcić się Bogu. Człowiek Boży to człowiek, który ma wszystko, a jednocześnie potrafi zupełnie poświęcić się dla sprawy Królestwa Bożego. Takie życie jest dostępne dla każdego. On, wielki Bóg, powoduje, że dla człowieka być jest więcej niż mieć, ale również zaopatruje tego człowieka pod każdym względem. On zaopatrywał swój naród przez 40 lat na pustyni. On dbał o niego wiele lat, kiedy chcieli go rozkrobić. I On chce, aby dzisiaj każdy człowiek, który uwierzy w Niego, właśnie w tego Boga, Boga Izraela, Jezusa Chrystusa, miał wszystko Jego pod dostatkiem. Bóg chce, abyś poszedł do nieba. Bóg chce, abyś był szczęśliwy na ziemi. Oto posłannictwo Ewangelii. Oto Ewangelia życia. Oto miłosierny Bóg dzisiaj mówi do ciebie: przyjdź do mnie, a zarówno twoja wieczność się zmieni, jak i twoja teraźniejszość. Przestaniesz być częścią tego chorego, chciwego systemu. Ja, wielki Bóg zaopatrzenia, dam ci wszystko, czego pragnie twoje serce. On chce dobrze dla twojego ducha, duszy i ciała. Pozwól mu na to. Oddaj mu swoje życie, a zajaśnieje ci Chrystus.